Powiedzieli mi, że Polacy mówią święta, święta i po święta. Ja jestem Włoch, więc żyjemy w taki okres, na który konsumizmu króluje, więc ja będę powiedział święta, święta i przed święta, jaki prezent dla naszej kolega najlepszy, dla naszej partnerka czy partnerem. I zaczynamy z jedna propozycja, bo znajduję się w Krikolan, akurat jestem w Drone Expert, który jest taki autoryzowany salon sprzedaży produkty DJI, i ta kamera, która teraz filmuje, jest właśnie DJI Osmo Pocket, które kocham i lubię i bardzo dostosuję. Do tego kamera, jeżeli jesteście użytkowników Osmo, nasza pierwsza propozycja, cenowo około 400 parę złotych, jest taka kija specjalna dostosowana, teleskopiczna, która umożliwia mieć taki system, na który tu przepinamy ten nasz Osmo Pocket, tu będzie nasz iPhone czy Androidem i możemy sterować tą kamerę prawo w lewo, góra, dół, z ten nasz gimbal, który jest taki fantastyczny. Ja tą kamerę noszę bardziej niż klucz do samochodu, więc miałem Osmo Pocket, ale moje życie się zmieniło od momentu, na który mam tego kija, który nazwa znajdujecie na stronie droneexpert.eu, i jako końcówka możecie kupić też taki dodatkowy, żeby się robił taki statyw, bo ta kamera, którą teraz używamy, ma też opcja follow me, więc jesteś wideoblogerem, stoisz ją na jakikolwiek punkt i ona będzie ciebie zledził, wierna. Kolejna propozycja, panowie, to jest taki ten nowy gimbal, który działa też jako kija teleskopiczna. Tu możemy stawiać jakikolwiek telefon z nowej pokoleniu, więc nawet te Maxi, iPhone czy Androidy, i będziecie w stanie i sterować właśnie z taki serwo, który macie tu, więc nagrywać na odległość. I osoby jak ja, które mają ta ręka nie za bardzo stabilna, macie takie perfekcyjne ujęcia, więc powiedzmy, że ten wasz Steadicam zrobi się w tym momencie ten gimbal. Koszt tego operacja 700 parę złotych. Very good price for you, my friend. Ale to nie koniec, bo jeszcze kilka sztuk pozostało od Osmo Action. Ta kamera, którą zawsze ja noszę na moim kaskiem, ona kosztuje dokładnie mniej niż połowa niż GoPro 10, mówmy to, bo kosztuje 1099 zł. I szybko, bo już prawie nie znajdują się, bo już jest taka nowa opcja, troszeczkę drożej, i będziemy o tym powiadali na nowym roku, bo jest ten nowy Osmo Action 2. Więc taka propozycja około 1100. I panowie, kontynuujemy nasza propozycja gadżety na święta do kupienia dla naszą partnerka czy partnerem, kolega motocyklistka i tak dalej. Ta nowa moda, nie możemy ją już schować, bo każdy za niedługo będzie dostosował tę kamerę 360. Ta propozycja od Insta360 Go 2 jest około 1200 zł, proszę to sprawdzić z kawałek. Mogę dawać jedno taki plus o taki kamera. Wyobraźcie sobie, kiedy filmujecie z kaskiem i macie taki fajny plaża po prawo. Co robicie? Kręcicie tak ta głowa i zapomniecie od patrzenia z przodu, ryzykując wasze bezpieczeństwo. A teraz, mając taki kamera ustalona przed kaskiem, nie musicie się przejmować, że coś ciekawego było z przodu, z tyłu, z prawo i z lewo. I nawet człowiek jak ja potrafi montować, bo są takie aplikacje za darmo, które pozwalają was bierzeć ta część, która was interesuje. Czy to się znajduje tu, tam, tam, czy gdziekolwiek. I nawet jeżeli montujecie potem takie fajne wynalazki z taką kija, ta kija przez jakiś cud postprodukcja zawsze ona zniknie. Fajna propozycja, very good price for you, my friend, około 1200 zł. Kontrolujecie szczegóły na stronie droneexpert.eu. Idziemy dalej, bo nie ma podróży bez drona. Drony, już wiemy, że są te zabawki, które pierwsze 2-3 chyba ja od razu kierowałem do pierwszej latarni albo pole latarni i zdemolowałem. Natomiast już tu jesteśmy w takiej nano mini technologia, które DJI już ma od kilku lat zaopracowana. Ten
drony mają jedno ogromny plus, że nie wymaga żadnej taki egzamin i tak dalej, bo on waży 1 gram mniej niż ta kolejna kategoria, bo waży 249 gram i to już sprawdzone na świecie umożliwia, że wystarczy się tylko zarejestrować, więc będą widzieli, że wy jesteście taki zarejestrowany operatorem. Ja jako operatorem dla komercyjne też się ubezpieczyłem. Nigdy nie wiadomo. Ale dla was i dla wasze żony, dla wasze dziecko to będzie idealne, żeby wasze motocykl już nie było taki widziane tylko w sposób taki płytki, ale żeby było takie ujęcia przez morze, przez Sopot, przez cokolwiek. I ta cena jest bardzo rozsądna i w środku macie też jego kontrolę. Wspominałem o Osmo Pocket, ale istnieje taka wersja teoretycznie, ale niekoniecznie bardziej awansowana, bo tu mamy taki inny rodzaj, bardziej szerokokątny obiektyw, a ja wolę ten, który mam na dzień dzisiejszy, ale to nie oznacza, że Osmo Pocket 2 jest idealny wybór nawet dla takich dziennikarzy, wideobloger, bo widziałem na włoską telewizję, jest taki program śledztwa, na które używają właśnie tego model. Ten serwo, który wspominaliśmy, już jest tutaj i ten koszt tego kamera jest mniej więcej złoty plus, złoty minus, około 1700 zł. Osmo Pocket 2, fantastyczny szerokokątny obiektyw i do niej może się dostosować ta kija, które pokazałem poprzednio. Mówiliśmy o Insta360, mamy taki około 2000 zł i taki wynalazek niesamowity, który używałem nawet teraz na targi, bo praktycznie nie miałem już siły, żeby filmować prawo w lewo, więc powiedziałem, wiecie co? Montuję tą kamerą z taką wysoką kija i filmuję wszystko od A do Z i potem się zastanawiam, jeżeli coś mnie uciekało, nie ma problemu, bo tu mamy bardzo sofistykowany system integracyjny, który zawiera stereo mikrofony i te dwie powiedzmy, te dwie obiektywy złapają właśnie na 360. Wystarczy oglądać, nawet człowiek jak ja, oglądałem dwa tak nazwane tutorials, na które takie mądrzejsze pokazali, jak to używać i z tą kija robicie takie efekty, które wasi koledzy będą zapytali, jak on to robił i te problemy o filmowania, zawieszenia, nie musisz nawet się martwić, bo stawiasz ją byle jak i tak będziesz miał tą precyzyjne ujęcia, które ci jest potrzebne i ten kąt. Ta kamera kosztuje 2000 z kawałkiem, jest bardzo prosta w obsłudze, taka prosta, że ja ją używać i wezmę non-stop ze sobą. Ta technologia ma 5,3K, więc powyżej testerka, więc jedyna rzecz, która się poleca, spróbujecie nie używać ten komputer od wasza babcia, tylko żeby był taki komputer, który wytrzyma na procesowania takie pliki, które po 5,4K mogą ważyć w miarę. Więc nowy komputer i ta Insta360 X1.2, prawie jak tego, dobrze mówię, czy coś koło tego, 2100 zł i macie taki niesamowity wynalazek od technologii. Tu wiadomo, lepiej minimalne taki karta pamięć od 128 giga do dalej, bo lubi właśnie zużywać te giga, bo dużo informacji procesuje na każdy sekund. Pauza. Czy kiedykolwiek DJI wymyśli ta kamera, która się łączy przez ucho i nagrywa przez oko? Nie wiem, ale zbliżymy się, bo tutaj rewolucja technologiczna jest naprawdę bardzo widoczna. Od razu, od sam wygląd, koncepcja, ergonomia, bo DJI Action 2 jest coś, które praktycznie ustala jakaś nowa era na ten kategoria tak nazwana Action Cam. Tego model akurat jest ta wersja, która kosztuje około 2000 zł, więc taka cena ultra mega rozsądna, które bardzo wielu z was więcej wydaje czasami na inne rodzaju prezenty, typu jedno dobrego kask typu C5, przygotujesz się do 2800 zł plus potem ten intercom. Więc wracamy do naszej gadżety, 2000 zł, DJI Action 2,
Ona istnieje w dwóch wersjach, teraz was pokazuję. Wersja A i wersja B, które cenowo się wyróżnia, bo tam ma taki ekran między nimi, który działa w obie strony i ta wersja kosztuje troszeczkę więcej, około 2500. Te charakterystyki techniczne są niesamowite, bo już widziałem taki porównywany z GoPro 10 i już nie tylko cenowo, ale tego fantastyczny wynalazek technologiczny umożliwia nas wielu możliwości. Jeszcze muszę się nauczyć, jak to nie psuć, bo są taki magnes, ale tyle technologia, taki mały budzikiem, nie wiem. Jedyna moja wątpliwość, której już nie ma, bo istnieją takie specjalne plastikowe protekcje, bo jeżeli chodzę na enduro, jak Wietnam było na mojej podróży, nie chciałbym tracić te 2500 zł, bo zdarzyło mi się natomiast, kiedy byłem skąpy i kupiłem na przykład te haki nieprawdziwe od GoPro. Byłem blisko wulkan Etna, jeździłem taki cały napalony, ekscytowany i urwał się z mojej kufry tylne moja kochana Action, DJ Action. Oczywiście blokowałem cała grupa motocyklistów i jak pieski wysłałem ich i znalazło się. I ta próba, tak nazwany crash test, tak działało, że ten mój Action, mimo tego, że latała na 60 na godzinę, dobrze, że ona chyba wylądowała na jakiś tam trawa, bo znalazłyśmy ją i ona dalej mnie obsługuje na podróży. Więc Osmo Action nie jest robiona z cukier, więc są takie już aparaty, które są przyzwyczajone i do crashu, i do woda, więc tutaj nie wiem, czy jest jakiś tam oddzielny wynalazek, żeby ją robić wodoodporne. 10 metrów. A nie, to idzie, to już mnie powią szefowi, że ona aż do 10 metrów, a czy my idziemy głębiej niż 10 metrów? Ja na pewno nie. Ja więc życzę oczywiście spokojnego i wesołych świąt, ale zawsze możemy zaintegrować. Mamy jeszcze jedna niespodzianka, które pokazujemy dopiero po święta i po święta. Mianowicie tego fantastycznego mikrofon, który się nazywa DJI, który umożliwia nas bezprzewodowo, żeby robić ujęcia nawet z nasze iPhone i praktycznie my stoimy 10 metrów, ale ten audio ma być dobre, więc ten problem, który mają te aktualne telefony komórkowe, jest, że ich audio poza metr jest fatalne i nie nadaje się nawet do videoblog na YouTube. Taki problem rozwiąza DJI. Jest tak fajne, że mam nadzieję, że jeżeli się dobrze zachowuje, może tu na mój buta znajduję na następny rok tego mikrofon od firma chińska DJI, które do tej pory nigdy nie rozczarowała mi. Więc będziemy wymyśleli taki prezent dla motowizjonerów i osoby, które śledzą ten program, ale na razie możecie kupić też online na stronę dronexpert.eu. Buon Natale, amici!